Drodzy Polacy, Szanowni Państwo, zbliżają się święta wielkanocne. To czas radości i nadziei, czas spędzany w gronie rodziny i najbliższych osób. Czas, w którym chcemy być razem, by dzielić się dobrem i miłością. Z tej okazji chcemy życzyć Państwu wielu pogodnych i ciepłych chwil. Bądźmy w tym wyjątkowym, świątecznym czasie razem, pokazując sobie życzliwość, zrozumienie i pomoc. Pamiętajmy także o tych, którzy święta spędzają samotnie i o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Włączamy się w wielkanocne akcje charytatywne, niosąc pomoc rodakom, którzy w trudnych dniach i tygodniach potrzebują naszego wsparcia. Chciałbym równocześnie podziękować wszystkim naszym rodakom, organizacjom polonijnym, parafiom, księżom, siostrom zakonnym, ale także nauczycielom tu w Kanadzie oraz po całym kraju Północnej Ameryki za pomoc i życzliwość, którą okazujecie każdego dnia tym, którzy tej pomocy, wsparcia i dobra potrzebują i doświadczają. Szanowni Państwo, drodzy Polacy, my Polacy w okresie naszej ponad tysiącletniej historii doświadczyliśmy wielu bolesnych chwil i przeżyć związanych z najazdami, zaborem, zsyłkami na Sybir, brutalną okupacją niemiecką i sowiecką. Zwyciężyliśmy bolszewików w 1920 roku i komunę prawie po 50-letniej okupacji. Pokonamy też i wirusa w 2020 roku. Wszystkim Polakom mieszkającym tu w Kanadzie i w kraju życzymy wspólnie z całym zespołem dyplomatycznym i konsularnym, także z konsulami honorowymi, radosnych i pełnych refleksji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy Polacy, szczęść Wam Boże! Szanowni Państwo, drodzy weterani, jako atasze obrony reprezentujący ministra obrony narodowej oraz siły zbrojne w Kanadzie, chciałbym życzyć Wam wspaniałych, radosnych świąt wielkanocnych. Niech ten czas radości płynący ze Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam siły i nadzieję w walce przeciwko wirusowi, z którym się wszyscy zmagamy. Życzę Wam szczególnie zdrowia, radości oraz spełnienia wszelkich marzeń. Szczęść Boże!